Witam Was w dekoracjach do Twojego domu. Dzisiaj robimy kolejną dekorację, zapraszam. Ktoś z Was prosił o dekorację w szkle, więc właśnie będę teraz robiła. Ta dekoracja może być oczywiście w domu, może być na dworzu. Ja chyba będę miała ją, dopóki mrozy nie przyjdą, będę miała ją na dworzu. Tych gałązek nazbierałam w lesie, pamiętajcie o tym. Więc właśnie je będę używała do mojej dekoracji. Jaki to jest rodzaj choinki, świerku, nie mam pojęcia, kuje strasznie. Także zobaczymy, czy dam radę to robić. Boli jak... Mocno boli. Ja używam oczywiście tego typu zieleninę. Jeżeli macie inną, to używacie oczywiście inną. To jest bez różnicy. Ja trochę tutaj się zapędziłam. Mi się już nie podoba, bo mi się zrobiło to za grube. Ja chcę taki bardziej delikatny, dlatego musiałam to rozpiąć, rozwiązać, rozpiąć, Boże. Jak się tak mówi, trochę jakby sama do siebie, to się dziwnie, to dziwnie się wydaje. Wydaje mi się, że sama z sobą rozmawiam. Ból niesamowity, nie rwijcie tego. Chyba, że chcecie, bo ładne to jest. Tylko, że strasznie boli. Tak plotę te wianuszki cały czas, ale naprawdę moim zdaniem one tak dodają nastroju i świątecznego takiego nastroju, no nie, zimowego. Ale ta choinka bardzo przyjemnie pachnie, powiem Wam, tak lasem tutaj pachnie. No ale kuje. Jeszcze kawałek. Na szczęście, bo ból niesamowity. Aż tak swędzi, tak wbija się to takie małe jakieś igiełki, czy co to jest. Czyli pasuje. I teraz się zastanawiam, jeżeli ja tak splotę, czy ja będę mogła to ubrać? Czy się zmieści? Zmieści się to, czyli mogę zrobić trochę bardziej na sztramować.
ile razy robiłam takie wianki, wtedy nie mogło wyjść na... To takie słoiczki miałam wtedy, to nie mogło wyjść. Teraz się trochę pouczyłam, że... Weszło! Myślę o świeczce koloru fioletowego, dlatego że tą świeczkę mam akurat, co się sama pali, bo ja przeważnie do domu używam świeczki. Od 2 lat zaczęłam używać ten na baterie. Ze względów zdrowotnych, bo ja potrafiłam naprawdę pozapalać jak w kościele i wtedy tak ciężko było oddychać. Pamiętacie, jak nazbierałam szyszek? I teraz, żeby to wykorzystać, zapraszam do następnego odcinka.